tym prawym górnym triggerem się biega. To jest najważniejsze. B się strzela, A się podaje, Y się podaje na wysunięcie, a się podaje górną piłką. Na pewno czeka nas jeszcze sporo takich spotkań. Czekaj, bo ledwo cię słyszę, kurde. Zresztą dam ci piłkę i będziesz sobie ten, będziesz sobie próbował. Ale liczymy, że mimo tych trudnych warunków będziemy świadkami ładnej walki na boisku. Jezus Maria, nie wiem. O Jezu, muszę na baczność stanąć, bez jaj. Dobra. Dobra, naciśnij A. Szkoda, nie dopisała dzisiaj pogoda. Jest pochmurno i pada deszcz. Możesz sobie próbować coś ucinać. Czekaj, ja tu muszę coś ściszyć, bo ja ciebie nie słyszę. Gdzie to się ściszę? W ustawieniach i ustawienia gry. A potem... Aha. Powinna być jakoś. Mam tylko kamery jakieś. Pojedź sobie dalej tymi RT. O, jest dźwięk, no, jest dźwięk na ostatnim. O Jezu, wyłączę komentarze. Czy tu można wyłączyć wszystko? Niestety nie, musisz wszystko przeklikać i to tak po kolei. O, Chryste. Tego nie potrafię tego usprawnić od bardzo, bardzo wczesnej wersji FIFA. Jezus Maria, czy nie mogą dać jakiegoś master volume czy coś? Dobra, muzykę możemy dać trochę. Głośność przyśpiewek użytkownika, what the fuck? Tak, można też? Słuchać na przykład jakieś Śląska czy coś. Dobra. Już? No. No dobra. To jest twoja bramka, więc nie radzę iść. Dobra, ale teraz tak, mam piłkę i się kręcę tak, w kółko, a tak? A podajesz. Jak przytrzymasz dłużej, to będziesz mocniej podawał. B strzelasz. Y podajesz na wysunięcie. Czekaj, niech sprawdzę, gdzie jest B. Aha, tutaj. Tak. Y podajesz na wysunięcie. O, właśnie tak. Ja bym ci znowu. Ale co to jest na wysunięcie? Po prostu nie podajesz do nogi swojemu, tylko po prostu musi dobiec do tej piłki, na przykład do przodu, tak? No jak oni się będą lenić i nie będą dobiegać? No, to jest domena dobrego, szybkiego ataku. Co zrobiłeś? A wiesz co, bo za głośno tutaj trybuny napierdzielają, jakby to był przynajmniej mecz na poziomie państwowym. A to jest mecz na poziomie państwowym. Dzisiaj jest mecz przecież. No tato, dzisiaj jest mecz, to ja wiem, ale wiesz, to nie ten. Próbują odtworzyć atmosferę. Dobra. Trochę ściszyłem publiczność. No, mam oczekiwanie na ciebie. Zaraz cię rozłączę za 30 sekund. A podajesz górną piłką. Jak to A górną? Po prostu takie dośrodkowanie. Ale jak A? A to zwykłe podanie mówiłeś. Przepraszam bardzo. Aha, czyli X lobem. Tak. O, trafiłem cię w głowę, punkt dla mnie. Ale czekaj, jeszcze żeśmy paru rzeczy nie opanowali. Jakieś sztuczki, ślizgi, wiesz, jak tu się odbiera piłkę. No dobra, to tak, jeżeli chcesz robić sztuczki, to musisz przytrzymać lewy trigger, ten taki, co się trzyma się ten. Wiem, okay. I tą prawą gałką musisz kręcić. Ja pierdzielę, kręcić prawą gałką trzymając lewego kciuka? Co za złamać, no wiesz co, no nie no. Myślałem, że nie trafi, przecież to Polska. Dobra. Ja nie mogę trzymać lewym triggerem i jeszcze obracać prawym. Jak to nie? Kciukiem prawym obracasz prawą gałkę, a... O właśnie, no i dobrze ci idzie. Serio? To już teraz no, to robię? Tylko jakbyś chciał jakiś zaawansowany ten, to musisz to dość robić tak... Musisz wiedzieć, co robić, o. O. Tak nie możesz robić. No, ja tu widzę, że to jeszcze sporo godzin przesiedzimy. No to wygląda, nie wiem, czy jestem szczęśliwy z tego powodu. Będzie fajnie. Jak ciśnie. Tak, zmęcz tych swoich zawodników. No widzę, że to dobra taktyka. A jednak nie. O, wiedziałeś, wyczułeś to, co? Aha. A jednak. No co to było? No nic nie było, panie sędzio. Jeszcze jestem kontuzowany lekko.
ciekawe, czy wśród widzów jest więcej fanów FIFA, czy NBA właśnie. My chyba FIFA, bo to jednak Polska, nie? No to jest... W sensie takim... No tak, chyba tak. Ale mnie ściął! Nie ściął, piłkę idealnie. A shit. Nikt tam nie czekał na to podanie. To mi się w ogóle nie podoba. Myślę, że taki scenariusz dzisiejszego spotkania byłby naprawdę dla nas bardzo optymistyczny. No, że Anglicy napierdzielają na swojej połowie? Tak. O! Nie ma, nie ma, nie ma! Chciałem za ładnie. Tutaj też nie. No nie padają nie, tak za dokładnie, szczerze mówiąc. Czyta się grę po prostu. Wiesz co, ja nie potrafię do końca kierować tym kolesiem. On, wiesz, znaczy wychylenie gałki nie do końca widzisz. No. O Jezus, co to się stało? No wiem, właśnie jakiś... Łapaj tą piłkę, Boże drogi. To jest bardzo dobry bramkarz. Hart, angielski. Jak widać. Tak jest, proszę państwa, nasza reprezentacja doskonale sobie radzi na... Znaczy wroga reprezentacja fantastycznie sobie radzi na swojej połowie. Czyli wroga, to mówisz teraz o wroga nasza, czy wroga nasza wroga, czy nasza wroga? No, w sensie wroga to Brytyjczycy, wiadomo, no. Że ci ja muszę takie rzeczy mówić, Boż. No, wiesz, Brytyjczycy jakoś wrogami naszymi nigdy nie byli. Takimi dosłownymi. Musiałbyś popracować trochę na zmywaku, to byś zobaczył. No, może tak. Ach! Jak ty mi tą piłkę tak... Aha, oni sami odbierają, nie trzeba nic klikać. Znaczy, trochę trzeba postarać się, żeby pomogli. Shit. Dobra. Nie. Niestety. Rzut rożny. Kurczę, co zrobić, żebyś miał jakieś szanse? Spokojnie, parę meczów. Parę meczów. To jest dobra... O Jezus. To jest dobra... Dobre pytanie, jak się mówi? Meczy czy meczów? Według mnie się mówi meczów, aczkolwiek meczy też jest poprawną formą. Nie. Meczy to koza. Nie, wiesz, ale według... Mówi się meczów. Ja zawsze mówię meczów, aczkolwiek meczy też jest poprawną wersją. Nie. Znaczy nie, być może jest poprawną, ale... okropnie. Też wydaje mi się, że brzmi okropnie, ale... Sprawdzałem kilka razy i jest poprawną wersją. Co wydaje mi się dziwne, bo nigdy bym nie powiedział meczy. Ojej, co tu się dzieje? A czym się strzela? To tego mi nie powiedziałeś! Powiedziałem ci B się strzela. Fuck! Ja taką akcję prowadziłem i wiesz, się zorientowałem, że nie wiem czym strzelać. Powiedziałem ci wcześniej. Bez jeszcze na. No nie, że nie powiedziałeś, wiem, ale spokój, nie? Aaaa, come on! Aj, Lewandowski. Taki dobry piłkarz, a tak nic jeszcze. O shit. No to mnie właśnie, ja nie mam takiego... Czego nie masz? Nie mam takiego sterowania tą postacią, wiesz? Nie potrafię jej powiedzieć, żeby poszła kurde w lewo, tylko ona idzie gdzieś tam. Ty musisz jeszcze klikać ten, nad triggerem lewym, jest to zatrzymywania piłki tak nagle. O shit. Nad triggerem tak. Lewym, aha. A nad prawym triggerem masz, jak strzelasz, to możesz sobie tak bardziej technicznie podkręcić piłkę. No, Polska-Anglia 3-0, tak ma być. No niestety nie gramy na Wembley, więc nie jest to zbyt dobre odtworzenie tego, co ma być. Mniejsza z tym. No gdzie my gramy?
na jakimś... W Warszawie, sądząc po blokach. Znaczy bym stwierdził, że to jakiś, nie wiem, karykatura Chorzowskiego Stadionu, coś takiego. Serio? Chorzowski Stadion jest odkryty i... Czyli w tym momencie jest w budowie Chorzowski Stadion. Out! Oj, bardzo niebezpieczne zagranie, ale nie. Nie, co ty stary, to wszystko jest przemyślane. Oła, oprócz tego. Kurde, ja na przykład ciągnę gałkę w dół, to mi się palec za chwilę ześlizguje. Serio? Ja mam, no, albo mam za grube palce, albo jakaś, nie wiem. Coś tutaj się dzieje. Niedobrego. A jednak nie. Shit. Nie ma tak lekko, a może jest. Ohoho! Shit! Aj. A, o fuck! A, nie, wcześniej ścisnąłem B i wiesz, on dobiegł do piłki i dopiero przywalił. To jest niestety problem. No co? Spalony? Co to ma być? Faulowałem cię. A, faul. Okej. Ach, shit. Przypominam, że dzisiejsze specjalne... Czemu wszyscy twoi zawodnicy się nazywają Weichsel? Nie, to jest nazwa gracza nad tym. No to myślam się. Nie wyszedł ci ten suchar akurat. Powinien być troszkę inaczej skonstruowany. Oj. Co to był, strzał czy co? Jak chcesz lobować, to musisz nacisnąć strzał i lewy... Jak się nazywają te przyciski? Pod triggerem, no. Okej. Okay. O, spalone. Serio? Minimalnie. Co to w ogóle jest? Serio spalone? Ja w ogóle do tej pory nie przyglądałem się, szczerze mówiąc. Miałeś tam narysowaną tą linię taką. No wiem, ale dopiero pod koniec zerknąłem, bo patrzyłem na czata i... No się tu dane podanie. Został tą piłkę, no. Boże, sobie to. Znowu spalony, boż. Jak teraz. Ludziom się... A teraz ludziom był. Się podoba? Jak ludziom się podoba twoja gra? A nie, patrzyłem, czy mi ubliżają. Czy już jest, czy jeszcze nie? Co, ale bardziej są za mną, czy za tobą? Oczywiście, że są za mną, zawsze się słabszemu kibicuje. No a co? Kat. Patrz, jak ładnie ci... O, pięknie. Pewnie jak znam życie, to wrzucisz na YouTube'a, nie, co? Nie. Nie, akurat tego nie. Jak chociaż wyzwanie było, to co innego. No tak. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy właśnie to oglądają na YouTube'a. Okej, jeżeli powiesz, że to jest koniec i ostatni mecz, to tak, to za karę dostaniesz na YouTube. No dobra. Ojej. Wow. Dziewczyny, co to było? Aj. Tak. A, spalony. God. Znaczy, w moim przypadku to osiągnięcie, zrobiłem spalonego. No tak, znaczy, że się zbliżyłeś mocno do bramki. No to prawie, wiesz, w połowie boiska był spalony, ale z czego? Elegancko. Broniłeś. Kurde, palec mi się ześlizguje. Ja muszę sobie, wiesz co, założyć na te na te sticky. Muszę sobie założyć takie, wiesz, jak siodło na konia, jak się nogi trzyma, wiesz. Albo, wiesz, na pedały kolarzy mają takie. Tak, może jakieś gumki antypoślizgowe. No. Po prostu mi się ślizga palec i wiesz mi...
Nie, nie, shit. Bo papier ścierny sobie połóż. O, 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 zrobiłeś coś takiego, proszę. No tak, do końca wiem. Chyba moja piłka. Znowu. Chyba znowu moja. Ach, come on! Co te bicze robią, no? No, widzisz, już dużo bliżej. Słuchajcie, u mnie nic nie dropi. Jak macie jakieś ściny, to ten, to musicie się zgłosić do tego dostarczyciela internetu. GameCrets miał to do siebie, że on dosyć fajnie pokazywał te, zwłaszcza na niższych rozdzielczościach. No, jakoś była bardzo dobra tych chińskich. Shit. Ojej. O! Rzut rożny. Widziałeś tą akcję? Tak, widziałeś? Tak. To co teraz też zrobić z tym? Musisz fantem? Tym X-em dośrodkować. O tak, tylko za mocno. Chociaż. To już było coś. To przynajmniej, kurde, strzał na bramkę. Znaczy nie na bramkę, strzał na tylną linię. A to już jest jakiś sukces. Shit. Nie do końca wiem jak ten... Jak ten tego trika zastosować, żeby ci piłkę nie dać pod nogi, bo... No właśnie. Okej. Okay. Out! A mój. Jak tym cudem? Wybiłeś moją piłkę. A. Bardzo nieładnie. O. Nie tam Lebiego. Tylko 4-0. O, jest. Nie jest tak źle. Somebody told me you had a boyfriend who looked like a girl.